Hej, hej, z tej strony Abaj i witam was dzisiaj bardzo serdecznie w 2017 roku i zarazem w kolejnym 50. już odcinku naszej space'owej serii. Słuchajcie, jak tutaj przed chwilą powiedziałem, właśnie witajcie w 2017 roku, ogólnie Sylwester, jak i oczywiście święta mamy już za sobą. Mam nadzieję, że jedno i drugie wam się udało, że w święta spędziliście razem z rodziną w jakiejś tam świątecznej atmosferze, oczywiście Sylwestra tutaj spędziliście jakoś imprezowo, że dobrze żeście się bawili. W każdym razie przez ten czas, jak wiecie, na moim kanale niespecjalnie pokazywały się tutaj jakieś materiały, były w sumie dwa, które mam nadzieję tam przypadły wam do gustu. Mowa tutaj oczywiście o podsumowaniu i o samym unboxingu świątecznym. W każdym razie przez ten czas udało mi się zrobić takie dwie, myślę, fajne rzeczy. Przy czym zanim do tych rzeczy przejdziemy, tutaj taka jedna kwestia, że tak powiem, techniczna. Otóż jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co ludziska dzieje się u mnie na kanale, to wejdźcie sobie na stronę mojego kanału i tam koło licznika subskrypcji, koło przycisku subskrypcji macie taki dzwoneczek, kliknijcie go sobie i weźcie sobie tam, zaznaczcie, chcę otrzymywać wszystkie powiadomienia, kliknijcie sobie zapisz. Czemu o tym mówię? Ano dlatego, że ostatnio, o czym możecie słyszeć, jeżeli jesteście aktywną są w ogóle na YouTubie, jeżeli coś oglądacie, YouTube coś spieprzył ze subskrypcjami i mimo tego, że część osób ma subskrypcję, to nie dostaje powiadomień. Tutaj kilka osób pisało do mnie nawet w tej sprawie, dlaczego nie ma powiadomień o nowych filmikach, więc tutaj jeszcze raz wejdźcie sobie na kanał, kliknijcie dzwoneczek, zaznaczcie, że chcę otrzymywać wszystkie powiadomienia i już powinno działać dobrze. Tutaj tak mówię, w ramach przypomnienia. W każdym razie tyle, słuchajcie, z takich technicznych rzeczy. Możemy sobie chyba przejść do tego, co się ogólnie zmieniło. Otóż pomiędzy odcinkami udało mi się w sumie zrobić dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest, jak tutaj pewnie już widzicie, torowa rafineria, którą budowaliśmy ostatnio. Jak widzicie, jest ona tutaj w pełni kompletna. Troszeczkę ją też pomalowałem. Na miniaturce była taka szarawa, postanowiłem, że dodam jej takie pomarańczowe wstawki. Jeżeli chodzi o środek, to też tutaj widzicie, prezentuje się całkiem nieźle. Mamy nasz kokpit, mamy tutaj taki panel z przyciskami i przy okazji dodałem jeszcze wejście na górę, żeby to ładnie oddzielić. Dzięki czemu, no, prezentuje to się moim zdaniem całkiem nieźle. Ogólnie też wróciły tekstury. I to jest tak naprawdę, ludziska, pierwsza zmiana. A drugą zmianą bezpośrednio może nie związaną z dzisiejszym odcinkiem, ale ogólnie związaną ze Space'ami jest to, że od teraz wszystkie małe statki z wykluczeniem pszczółko-drona możecie sobie ściągnąć i używać z workshopa. Otóż postanowiłem, że w tej przerwie świątecznej siądę wreszcie i pododawam te wszystkie statki, albo pododawam, może pododaję, w sumie lepsze chyba zdanie, do workshopa, więc od teraz wszystkie tam TIE Fightery, kopaczki Abaja, kretory, T-Rexy i tym podobne twory możecie sobie właśnie znaleźć w workshopie. Link do tego mojego workshopa będzie oczywiście w opisie do tego filmu, więc tam was zapraszam. Pamiętajcie tylko, że każdy z tych statków, może z wykluczeniem jednego, ma mody, więc tam zainstalujcie sobie mody i będziecie mogli, myślę, używać tego bez problemów. Tam jest to ładnie wszystko opisane, więc myślę, że się tam nie pogubicie, więc tam was zapraszam. Myślę, że komuś się te statki przydadzą. Oczywiście też nazywają się inaczej, tutaj tak myślę, warto o tym wspomnieć, ale mówię, mam nadzieję, że się tam połapiecie, mam nadzieję, że będzie to dla was wszystko czytelne. No i tak naprawdę, ludziska, jeżeli chodzi o zmiany pomiędzyodcinkowe, to chyba tyle. Tak więc przejdźmy sobie do tego, co będziemy robić w dzisiejszym materiale. Otóż słuchajcie, dzisiejszy właściwie pierwszy materiał w tym roku, zaczniemy od czegoś dużego. Mianowicie, ludziska, zbudujemy sobie kolejny duży statek, tyle że tym razem nie będzie to statek o napędzie ani wodorowym, ani jonowym, chociaż w sumie takiego jeszcze nie było. W każdym razie będzie to statek, ludziska, o napędzie atmosferycznym. Będzie to coś w pokroju takiego gigantycznego drona, bo będzie to, mówię, duży statek, będzie to wyglądało troszeczkę jak dron i będzie on służył, uwaga, uwaga, do kopania. Głównie do kopania kamienia, ponieważ jak wiecie, nasza torowa rafineria, którą budowaliśmy ostatnio, tego kamienia pochłania naprawdę w tysiącach, tysięcy ton, więc będziemy sobie, słuchajcie, taki statek budowali i dzisiaj, myślę, go jeszcze potestujemy. Przy czym najpierw, słuchajcie, zacznijmy tutaj sobie od zagarnięcia jakiejś niedużej ilości elementów, tylko może zrobię to, słuchajcie, tam, bo tutaj dodałem ogólnie sortownik, coś się on ostatnio psuje, więc weźmy tutaj sobie troszeczkę jakiś nam płytek, weźmy sobie trochę elementów konstrukcji, weźmy sobie wewnętrznych płytek i słuchajcie, myślę, że zaczniemy tutaj sobie od zbudowania jakiegoś ramienia. Ogólnie weźmy sobie trochę tego, weźmy sobie trochę tego, weźmy sobie jakieś silniki, tylko silniki atmosferyczne jak zawsze nie mają spolszczenia, więc muszę to sobie, ludziska, wyszukać. Weźmy tutaj sobie silnik atmosferyczny, weźmy teraz sobie, nie wiem, jakiś transporter, chyba transporter też się przyda. Powiedziałbym, że ten będzie ok. No i słuchajcie, zacznijmy tutaj sobie od przytwierdzenia tego. Niestety po ostatniej aktualizacji nie mogę sobie tutaj dać stópki, więc będę musiał to robić w sumie w taki dosyć dziwny sposób. W każdym razie zacznijmy tutaj sobie od tych dwóch bloków. I teraz, słuchajcie, robimy sobie tutaj transportery. Ja myślę, że zrobimy sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem transporterów. Teraz weźmy sobie tutaj duży reaktor. Wiem, duży reaktor nie jest może najlepszym rozwiązaniem na statek, który ma kopać, to duży statek, ale po prostu chcę mieć tutaj dosyć duży
zapas mocy, szczególnie, że tych silników atmosferycznych tutaj będzie dużo. W każdym razie reaktor sobie umiejscowimy w taki sposób, żeby miał złącze od góry i żeby miał złącze po lewej i po prawej stronie, ponieważ od dołu chcę tutaj podczepić tą rzecz kopiącą, więc tak to sobie, słuchajcie, zrobimy. Teraz dalej lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, okej. Teraz ludziska tutaj sobie damy raz i tutaj damy sobie, myślę, dwa, okej. Dzięki czemu tutaj możemy sobie przytwierdzić raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I od dołu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem takich zwykłych bloków. To będą ogólnie takie ramiona, które będą to podtrzymywały. Transportery są bardziej takimi stelażami i przy okazji częścią taką transportową dla tego wszystkiego, gdyż jak będziemy to sobie, słuchajcie, kopali, to oczywiście musimy ten kruszec potem jakoś wyeksportować z tego statku i przydałoby to się właśnie zrobić w jak najprostszy, jak najłatwiejszy sposób, więc mówię, to ma takie podwójne funkcje. Raz ma transportować, dwa ma mi tutaj troszeczkę pomóc z stelażem. W każdym razie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, czyli tutaj bym się, widzicie, pomylił, ale możemy to od razu naprawić, wywalimy to. Okej, okay. I słuchajcie, mamy tutaj taki zalążek, że tak powiem, naszego statku. Wiem, nie wygląda w tym momencie jakoś szczególnie pięknie, w ogóle ktoś do mnie tutaj pisze. Zobaczcie mi tutaj, zrobię takie szybkie cięcie. Okej, okay, tutaj witajcie ponownie. Nie wiem, czy tutaj było jakieś takie ładne przejście i mieliście takie cięcie, ale ktoś tam do mnie pisał, jeżeli chodzi o jakieś zaproszenie. W sumie nie wiem czemu, bo jestem online zawsze jak nagrywam, ale... Raczej online, offline właściwie jak nagrywam, ale no cóż, widzicie, zdarza się. W każdym razie tak przechodząc dalej, teraz myślę, słuchajcie, możemy sobie ten nasz reaktor troszeczkę obudować. Tutaj myślę, że obudujemy go w miarę taki prosty sposób, zrobimy sobie tutaj taką ładną i lekką obudówkę ze zwykłych oczywiście bloczków, zrobimy sobie tutaj takie ładne zaokrąglenia, tak żeby, wiecie, to troszeczkę ładniej wyglądało, ponieważ taki reaktor otoczony silnikami, czy ja wiem, czy to jest za piękne? Moim zdaniem niekoniecznie, więc ludziska to sobie tak fajnie, myślę, teraz obudujemy. Damy teraz sobie jeszcze, myślę, tutaj jakieś obudówki na samej górze. Na górze bym chciał tutaj zrobić takie, nie wiem, części do sterowania, jakiś kokpit, więc słuchajcie, zrobimy tutaj sobie, myślę, o coś takiego, zrobimy sobie tak i teraz damy sobie tutaj jeszcze, o, taki coś i za chwilkę będziemy chyba mogli tutaj sobie dać w środku jakieś tutaj fajne rzeczy, tylko będę musiał to sobie akurat wywalić, bo tutaj mi się zły blok postawił, więc zrobimy sobie coś takiego. Dobra, i mamy tutaj, słuchajcie, jak widzicie, górę mniej więcej zamkniętą, możemy to sobie od razu zapisać, jeszcze zobaczyć, ile nam zostało przy okazji wodoru, bo ja tutaj latam, wiecie, jak cholera i zaraz będę spadał. W każdym razie zostało nam jeszcze go trochę, więc ludziska, bierzemy teraz sobie kokpit, weźmiemy sobie, myślę, o ten taki przycięty, ładny kokpit, który pozwala na widok z pierwszej osoby, w przeciwieństwie do tego dużego kokpitu. Teraz możemy go sobie wywalić i weźmy tutaj sobie jeszcze może skopy, oczywiście nasze żyroskopy, bo nie ma żyw w tej grze i jest problem z pisaniem, więc dlatego jak zawsze skop, a nie żyroskop. I damy sobie, myślę, dwa, w razie czego będą tutaj miejsca, jak widzicie, po jednej i po drugiej stronie, żeby dać jeszcze ich więcej. W każdym razie to mamy ludziskę gotowe, więc teraz przejdźmy sobie niżej. Jak mówiłem, niżej chciałem tutaj zostawić port, tutaj nie wiem właściwie czemu ten blok dałem, ale chciałem właśnie zostawić port tutaj do połączenia, uwaga, kontenera. Tutaj weźmiemy sobie taki zwykły kontener, weźmy sobie duży kontener, przez co będzie to wyglądało troszeczkę dziwnie, ale no musicie mi wybaczyć. W każdym razie zbudujemy go ludziska sobie o tak, ok, i teraz możemy sobie, tak myślę, jakby to, słuchajcie, podpiąć, możemy sobie tutaj zbudować takie, nie wiem, bloczki w tym kierunku i weźmiemy to sobie, zabezpieczymy ten cały kontener w taki sposób, że o, zrobimy sobie takie fajne skosy. Myślę, że to nie będzie ludziska jakoś tam specjalnie złe, że będzie wyglądało całkiem nieźle, więc zrobimy sobie tutaj to tak. Okej, okej. Jak widzicie, też nie musiałem obracać tych skosów. Ostatnio, mówię, te bloki się tak przyciągają i mimo, że mnie to dalej wkurza, to jednak w części przypadków nawet daje radę, bo nie trzeba aż tak się tych bloków naobracać. Po prostu system mniej więcej w części przypadków wie, co byśmy chcieli zrobić, więc tutaj widzicie, mniej obracania, chociaż dalej ten system moim zdaniem można by było jeszcze usprawnić. W każdym razie ludziska, tak wracając, jeszcze tutaj sobie damy o taki coś. Jak widzicie, nasz dron stał się jeszcze dziwniejszy. W tym momencie wygląda to troszeczkę jak, nie wiem, jakaś wiertara czy coś takiego. No nie wiem kompletnie, do czego mam to porównać. To taki X,
który ma reaktor w środku. W każdym razie teraz damy mu ludziska kolejną rzecz, mianowicie damy mu tutaj wiertła. I co do wierteł, myślałem tutaj, jakby to zrobić. Myślę, że wierteł damy sobie 9. Czemu tyle? Ano dlatego, że chcę właśnie nie wychodzić poza ten, nie wiem, obrys. Chyba obrys to będzie dobre, słuchajcie, określenie tego kontenera, żeby mniej więcej to trzymało jakiś kształt, więc zbudujemy tutaj sobie coś takiego. Te wiertła też warto tutaj zaznaczyć, i tak mają dosyć duży promień kopania, więc myślę, że jak damy nawet je tak, to i tak nie będzie źle. No i tak naprawdę ludziska, jako że to mamy gotowe, to możemy teraz przejść do głównej części napędowej. Jak wiecie, wziąłem tutaj sobie silniki na sam początek, dlatego też damy je tutaj. Jeżeli chodzi o nie, no to myślę, że przytwierdzimy je tutaj, myślę, od do tego boku. Zrobimy sobie raz, zrobimy sobie dwa. Zrobimy tutaj sobie kolejny bloczek, żeby to się dało przyczepić i będzie tutaj, no, trzeci silnik się buduj. Niestety, naprawdę jestem odzwyczajony od tego, no, znaczy odzwyczajony, nie jestem przyzwyczajony do tego systemu teraz zmiany wielkości bloku, więc tutaj będzie mi pewnie troszeczkę przeszkadzało. W każdym razie zbudujemy ludziska tutaj sobie 4. Po drugiej stronie oczywiście taki sam komplet. Jeżeli też pytacie, bo pewnie pojawią się tutaj pytania za chwilę, czemu Abaj dajesz tyle silników do statku, który ma tylko kopać? Otóż dlatego, że chcę, żeby to, że tak powiem, w miarę bezproblemowo lewitowało nad punktem, do którego zostało tutaj przywiezione. Ja zakładam, że ten statek będzie ogólnie wolny, ale wiecie, będziemy mieli jakiś tam punkt obrany. Dobra, tutaj kopiemy i chcę, żeby po prostu ten statek sobie grzecznie lewitował nad tym punktem, żeby nie było jakichś takich, nie wiem, problemów z tym wszystkim, więc dlatego ludziska 8 silników, dlatego nie więcej, nie mniej. Myślę, że będzie to w miarę zrozumiałe. Już przy okazji, a propos silników, zobaczę, czy je tutaj dobrze dałem. Chyba dobrze. W każdym razie, przechodząc ludziska tutaj dalej, teraz damy sobie jeszcze małe silniki. Te akurat będą już obrócone o 180 stopni, będą służyły tutaj do zniżania, więc damy je sobie ludziska, o, myślę, tak, damy sobie tak, okej, jeszcze tutaj po kolejnej stronie i za chwilkę też pójdziemy się ludziska, tak myślę, bo ciągle dostaję te komunikaty tutaj od gry, że butla się zużywa. Pójdziemy się podładować i dalej ludziska będziemy budować, więc teraz idziemy tutaj się do naszego generatora, no, uzupełnić. Weźmy sobie tutaj, wrzućmy wszystko, naprawdę te tlenowe niepotrzebnie wrzucam, ale cóż, ludziska bywa. W każdym razie tutaj widzę, że fajnie w ogóle to wygląda, no, wygląda naprawdę ludziska nieźle, mówię, przerośnięty, gigantyczny dron, tylko że zamiast śmigiełek ma gigantyczne wielkie silniki wielkości ciężaru, czy tam czegoś, nie wiem jakiej to jest wielkości, ale no, wygląda to, widzicie, całkiem nieźle. W ogóle szkoda, że nie można wlecieć w ten silnik, to by było całkiem spoko. W każdym razie, tak przechodząc ludziska jeszcze dalej, damy teraz, myślę sobie, jeszcze silniczki do skręcywania na boki, jak ja to pięknie mówię. Akurat je możemy sobie dać od samego dołu, co prawda mógłbym dać je w tej ramie, ale na razie nie chcę, bo nie wiem, czy właśnie to będzie wtedy trzymało jakiś tam środek ciężkości. A chciałbym, żeby to jednak trzymało środek ciężkości. Jak wiecie, ja różnie statki projektuję, ale w przypadku tego typu pojazdu, który ma kopać i który jest takim dronem, fajnie by było, żebym był w miarę symetryczny, żeby nie było jakichś tam właśnie problemów z masą. A jak wiecie, jakbym dał tutaj w te rusztowania, to niespecjalnie mogłoby się to sprawić, bo tylko po dwóch stronach byśmy mieli takie silniki, więc ludziska zbudujemy to sobie tak. I tak naprawdę myślę, co by tutaj jeszcze można dodać. Możemy sobie, słuchajcie, dodać jeszcze tutaj, tak myślę, takie odbojniki czy coś takiego, więc zbudujemy tutaj sobie takie przedłużenie tej ramy. Ja bym właśnie zbudował takie, że tak powiem, odbojniki od, nie wiem, elementów. Jeżeli kiedyś sterowaliście dronem, to pewnie wiecie, dron ma przy łopatkach, a przynajmniej powinien mieć takie elementy zabezpieczające. Przydaje się to szczególnie przy lataniu, znaczy przy lataniu, jeżeli latamy ogólnie w pomieszczeniach, na przykład w jakimś domu, czy czymś takim, i coś takiego ludziska tutaj zrobię, przy czym będzie to bardziej w sumie kosmetyczne. Chcę po prostu, żeby, mówię, ten dron też jakoś wyglądał, znaczy w sumie dron, ja to w sumie, słuchajcie, dronem nazywam, a tak naprawdę jest gigantyczny statek podobny do drona, sterowany po prostu normalnie, więc no, rozumiecie, o co chodzi. W każdym razie tutaj sobie jeszcze damy, o, coś takiego, damy sobie to tak. Jeszcze myślę, że te osłony i tak potem przeprojektuję, ale w sumie nie wyglądają aż tak źle. W każdym razie zbudujemy jeszcze tutaj sobie taki coś, tyle że tutaj myślę, możemy sobie dać od razu łącznik, czynnik, gdzie jesteś, czynnik. Okej, okay, łącznik, okej, okay. Jak zawsze mówię, brak polskich znaków po prostu mnie dobija. W każdym razie tutaj zrobimy to sobie tak, że przyczepimy sobie to tutaj. Weźmiemy teraz sobie, bo widzę, że nie mamy, tylko nie, to jest lekki? Lekki, okej, okay. Weźmiemy sobie, bo widzę właśnie, że nie mamy lekki skosik. Zbudujemy sobie tutaj takie, że tak powiem, cosie, ponieważ chcę, żeby się to troszeczkę lepiej trzymało. Oryginalnie w tym miejscu, gdzie jest ten łącznik, jest po prostu blok, więc no, chcę jakoś to, wiecie, jeszcze zabezpieczyć podwójnie. Więc zrobimy sobie raz, dwa, trzy, cztery.
Ok, i tutaj takie fajne skosiki. Widzicie, nabierze to troszeczkę kształtu. Myślę, że nie będzie to całkiem złe. Więc zrobimy tutaj sobie o taki coś. I po drugiej stronie podobnie ludziska. Że w ogóle widzę, nie wiem czy też widzicie, ale chyba powoli tak będzie słońce w ogóle zachodzić. Tak sobie patrzę właśnie, że się zmienia co chwilę właśnie ten kąt tutaj padania słońca i naprawdę zaraz będzie ciemno. Chociaż nie pamiętam ile teraz ustawiłem sobie dnia. Wydaje mi się, że albo 2 godziny, albo 6, bo ja sobie ludziska lubię zmieniać czas dnia tylko po to, żeby ładniej odcinki wyglądały. Widzicie jakie poświęcenie, muszę sobie tymi suwakami czasem eksperymentować. Ponieważ jak jest noc, to zauważyłem, że mimo iż zużycie kompa jest trochę mniejsze, to potem możecie mało co widzieć, więc postanowiłem, że tak będzie po prostu lepiej dla dobra wszystkich, więc no to i taka rzecz ode mnie. W każdym razie tak jeszcze wracając, widzę, że tutaj nam zostało jeszcze jedno takie ramię do zrobienia, przy czym je sobie słuchajcie zrobię może potem, bo widzę, że tutaj jakbym nie zrobił, to przytwierdzę je do stacji w ogóle na amen. W każdym razie możemy jeszcze tak sobie myślę, patrzę, mamy, którą w ogóle mam minutę, mam 16 minut, to słuchajcie, zrobimy tak, ja teraz tutaj do kończę razem jeszcze z wami tą część tej głowicy. Mianowicie wezmę tutaj sobie o takie cosie, kadłoki, czy jak to się zwie. Jak widzicie, dostały one aktualizację, więc teraz są troszeczkę ładniejsze. Teraz wyglądają po prostu normalnie. W każdym razie zbudujemy sobie tutaj takie, myślę, nieduże opancerzenie tego, żeby te wiertła nam się w pierwszej, wiecie, kolejności nie poobijały. Możemy sobie właśnie zrobić o taki coś. Weźmy teraz jeszcze sobie ludziska o taki fajny skosik. Zbudujemy jeszcze sobie po bokach. Mówię, szkoda by mi było, gdyby te wiertła w pierwszym kontakcie, że tak powiem, się rozleciały, gdyż bywają ludziska takie, że tak powiem, wypadki. Wiecie, budujemy sobie statek, duży statek, dosyć pancerny statek, dotykamy, wiecie, zaczynamy kopać i się rozpada. No cóż, więc musimy do ludziska to się, musimy to się, tak? Musimy ogólnie, musimy jakoś zabezpieczyć przed tym, więc zbuduję sobie tutaj taki ochraniacze dla tych wierteł. Jeszcze sobie ten tutaj skosik, to jest lekki, dobra, to jest lekki, wypełnię o takim czymś. Raz, teraz będzie tutaj dwa, teraz tutaj będzie trzy i tutaj ludziska będzie cztery, no cztery, buduj się. Ok, i teraz tak ludziska, myślę, mamy, mówię, 17 minutę, że ja teraz zrobię takie cięcie szybkie dla was, mi się pewnie troszeczkę zajdzie, ja to pospawam i słuchajcie, zobaczymy się, mówię, dosłownie dla was za chwilę, jak już będzie to gotowe i będziemy sobie ten statek dzisiaj testowali. Chcę zobaczyć, czy nic się właściwie tutaj nie zepsuje, czy będzie się dało nim latać, więc do zobaczenia ludziska dosłownie za momencik po cięciu. No i okej, ludziska, witajcie tutaj ponownie po cięciu. Jak już pewnie widzicie, udało mi się zaspawać naszego gigantycznego drona górniczego. Tutaj zeszło mi się w sumie, jeżeli chodzi o czas, jakieś 20-25 minut, głównie dlatego, że byłem zmuszony spawać ręcznie, ponieważ łącznik na naszej platformie odmówił współpracy. Tak samo zresztą jak Easy Inventory, które też miały jakieś tam fochy i tym podobne rzeczy. W każdym razie, jak widzicie, się udało. Statek jest w tym momencie w pełni sprawny, naładowany uranem. Tutaj jeżeli chodzi o też jakieś zmiany, pewnie widzicie, dodałem takie fajne wstawki w tych pustych ramionach oraz dodałem też jeszcze jeden żyroskop, bo uznałem, że 2 to za mało, a 3 chyba to będzie taka bardzo optymalna liczba. Więc jak widzicie, no, statek, słuchajcie, gotowy, więc będziemy go teraz sobie testowali. Myślę, że tutaj sobie zasiędziemy właśnie za kółkiem, że tak powiem. Odcumujemy go sobie, chwilowo jak widzicie jest on przycumowany takimi biednymi dwoma stópkami i słuchajcie, lecimy. Ogólnie statek jak widzicie nie jest może jakimś demonem prędkości, jest naprawdę wolny, ale grunt żeby kopał, to jest najważniejsze w tym momencie, żeby dało się nim cośkolwiek wydobywać. Myślę, że jeżeli chodzi o wydobycie, no będzie on głównie, słuchajcie, wydobywał jakiś kamień, dlatego też skierujemy się w tamte słuchajcie regiony. Jak widzicie, tam mamy całkiem sporo tego miejsca i spróbujemy coś wydobyć. Ogólnie chcę zobaczyć, jak ten statek sobie ogólnie poradzi z wydobyciem takim punktowym, bo właściwie mówię, do tego został stworzony, więc ludziska podjedziemy tutaj sobie, tam w ogóle widzę jakaś jest plama z surowcami, ale tego nie będziemy ruszać, bo te surowce zawsze są głęboko. W każdym razie, dobra, jesteśmy, więc sobie hamujemy. Mówię, nie jest on demonem prędkości, jak widzicie, te dwa silniczki do rozpędzania i dwa silniki do hamowania, że tak powiem, nie dają sobie rady, ale on nie musi być szybki. Ważne, żeby umiał kopać, ważne, żeby po prostu dało się nim kopać, żebyśmy mogli, wiecie, zawisnąć w punkcie w tej chwili, jeżeli dobrze myślę, tak, ma jakieś pół tony uranu, więc możemy nim wisieć przez naprawdę, naprawdę długo. Tutaj mi gra podpowiada, że ile tam jest?
21 godzin, no to widzicie, jest naprawdę niezły wynik, więc tutaj nie musimy się martwić na pewno o to, że nie wiem, nagle spadnie i się roztrzaska, chociaż zgaduję, że jest to dosyć prawdopodobne. W każdym razie, tak wracając z ludziska, podchodzimy tutaj sobie, nie wiem ile nam mamy, mamy 30 parę metrów, czyli jesteśmy jeszcze niżej. W sumie przydałby nam się jakiś kokpit albo kamera bardzo blisko tej powierzchni, no ale myślę, że to można, tak zresztą jak jakieś tam inne mniejsze poprawki, ogarnąć później. W każdym razie, dobra, widzę, że się fajnie tutaj wgryza w ten grunt, widzę, że daje sobie radę, zobaczymy ile tak jednorazowo po kilku sekundach, 124 tony, czyli całkiem bym mógł powiedzieć nieźle, to jest jakieś kilka minut kopania naszym kretorem, więc naprawdę daje radę, myślę, że ogólnie ten statek będzie tutaj przydatny, tyle, że muszę mu zrobić jakąś sensowną końcówkę, bo jakby nie patrzeć, tamta końcówka na platformie może być dla niego trochę niedostępna, więc byłbym, słuchajcie, za tym, żeby zrobić właśnie jakąś końcówkę taką wysuwaną dla niego, no ale to potem. W każdym razie, jak widzicie, statek sobie całkiem nieźle działa. Ja też nie wiem, czy zwróciliście uwagę, dałem takie fajne ostrzeżenie na bokach. Ostatnio lubię tego typu rzeczy dodawać. Jak obczajcie też sobie te wszystkie statki, które wrzuciłem do workshopa, to też mają one właśnie jakieś tam dodatki w postaci takich paneli. No wygląda to całkiem spoko, nie kosztuje dużo, więc możemy, słuchajcie, coś takiego używać. W każdym razie, słuchajcie, jeszcze tutaj sobie myślę, tak chwilkę pokopiemy. Naprawdę fajnie się tym kopie, bo jest to naprawdę wydajne, jak z tego co ludziska widzę. Zresztą zobaczymy sobie, jeżeli chodzi o wydajność, jak ta dziura się prezentuje. To i sobie, słuchajcie, zejdziemy, obczajmy tutaj sobie, ile to wykopało. No całkiem sporo jak na kilka chwil kopania. Można by tutaj zrobić niezły basen czy coś w ten deseń. Wygląda to naprawdę nieźle, ale nieźle wygląda też to. Znaczy wygląda to naprawdę nieźle, ogólnie dziura wygląda nieźle, ale sam statek wygląda jeszcze lepiej, to chciałem, słuchajcie, powiedzieć, a wyszło mi w sumie chyba coś dziwnego. W każdym razie ludziska, myślę, że możemy tutaj sobie już powoli wracać do bazy, ogólnie sobie teraz odsumujemy, generalnie podlecimy, zobaczymy w ogóle jaka ilość nam się tego nakopała, 300, dobra, czyli dla naszej rafinerii to jest dosłownie w kilka chwil. Ogólnie te rafinerie naprawdę, słuchajcie, dużo tego pożerają, ale no, myślę, że każda ilość się, słuchajcie, przyda. W każdym razie, ludziska, lecimy tutaj sobie. Jak widzicie, mówię, statek się bardzo powoli rozpędza, ale no taki był właściwie zamiar. To nie ma być jakaś super szybka jednostka. Ważne, żeby właśnie do góry całkiem nieźle sobie latała, a tam na boki to może, słuchajcie, lecieć nawet powoli. I tak będę to pewnie brał na jakieś tam dłuższe sesje, więc czemu nie ludziska. W każdym razie, dobra, ile nam zostało jeszcze? Jakieś, tak zgaduję, 600 metrów, spróbujemy tam, słuchajcie, sobie podlecieć, zacumować. Ogólnie cumowanie mamy co prawda po drugiej stronie, ale myślę, że nie powinno być problemów i tak naprawdę myślę, że jak sobie zacumujemy, to już powoli będziemy dzisiaj kończyć. Dzisiejszy materiał ogólnie, wiecie, nie jest zbyt długim materiałem, jakby nie patrzeć, jakoś tak, nie wiem, wyszło. W każdym razie, dobra, widzę, że tutaj nie wyhamujemy chyba. No, może być trochę, słuchajcie, kłopotu. Dobra, to sobie myślę, jakoś tam zaraz wrócimy. No i w ogóle jest problem z tym statkiem taki, że on przez to, że się bardzo wolno rozpędza, bardzo wolno też hamuje, no ma bardzo dużą bezwładność ten dron. Ale to chyba wszystko da się, myślę, naprawić. Ja myślę, że jeżeli chodzi o tego drona, to sobie tutaj pomiędzy odcinkami zastosuję jakieś silniki. Czytajcie, dodam jeszcze, myślę, po bokach, na tych ramionach troszeczkę takich silników, więc myślę, że nie powinno być ludziska źle, myślę, że jakoś to ludziska ogarniemy. A póki co, myślę, spróbujemy jako tako tym ustrojstwem tutaj zaparkować. Myślę, że się powinno udać, chociaż może to być dosyć trudne. Mówię, masa tego jest gigantyczna, to jest milion po prostu kilogramów, czyli tam tysiąc ton, szybko licząc, więc no ma to dużą bezwładność, ale ważne, że mówię, że się unosi, że lata, że kopie, co najważniejsze, no i że wygląda całkiem nieźle. Moim zdaniem taki dron daje radę ludziska. W każdym razie, dobra, tutaj sobie podlatujemy. Dobra, myślę, że tutaj jak sobie weźmiemy, o tak, to będzie dobrze, bo nie chcę też przesadzić z rozpędzaniem go. Myślę, że tych kilka metrów przy cumowaniu to będzie taka odpowiednia prędkość dla nas. Okej, dobra, hamujemy tutaj sobie. Okej, jeszcze troszeczkę, tak żeby mniej więcej po środku tego wylądować, raczej zacumować, bo lądowaniem ludziska tego nie nazwę, to jest zbyt duże, żeby mogło lądować, zresztą konstrukcja tego drona uniemożliwia lądowanie, więc no, trzeba go cumować jako taką. Myślę, mówię, że jakąś końcówkę trzeba mu będzie zrobić, bo no, bo się przyda po prostu,
bo nie widzę przyszłości parkowania w taki sposób. No ale to słuchajcie w następnych odcinkach. W każdym razie, dobra, póki co, tutaj sobie podlatujemy. No, podlatuj tutaj, dziadu. No, jeszcze nam dużo zostało. Nie, niekoniecznie, dobra, już tutaj jesteśmy prawie w domu. Dobra, lecimy i zaraz będzie tutaj ten. Dobra, jesteśmy, sumujemy, możemy go wyłączyć, bo oczywiście te magnetyczne buty mogą utrzymać każdy ciężar, raczej buty, te magnetyczne stopy, raczej podwozie, a to zawsze stopy nazywam, nie wiem w sumie czemu. W każdym razie, dobra, tutaj się wszystko wyłącza. Bardzo mi się podoba ta animacja w ogóle wyłączania tych silników, powoli właśnie zwalniają, aż w końcu przestają się kręcić. Fajne, realistyczne, przy okazji też... No mówię, ładnie wygląda. A tutaj w ogóle fajna rzecz, nie wiem czy zwróciliście się tutaj uwagę, ale bardzo przyczepione, bardzo magnetyczne, bardzo dotknęło tego. No cóż, w każdym razie z tego co ludzisko tutaj widzę, dobija nam jakaś tutaj, nie wiem, 20 któraś minuta, w sumie nie wiem, bo robię to na drugim nagraniu jak zawsze. Ale myślę, że na dzisiejszy ludzisko odcinek to będzie chyba wszystko. Ogólnie zbudowaliśmy naprawdę fajnego moim zdaniem drona. Drona, który będzie jeszcze trochę usprawniany pewnie pomiędzy odcinkami, ale jak widzieliście działa sobie całkiem nieźle. Ogólnie myślę właśnie, że pomiędzy odcinkami raz zrobię mu jakąś końcówkę, dwa usprawni go jakieś nowe silniki. W każdym razie tego drona myślę też wkrótce znajdziecie u mnie w workshopie, ponieważ to dosyć też prosta konstrukcja. No ale to na przyszłość. A co słuchajcie w następnym odcinku? Toż myślę, że w następnym odcinku ogólnie zabierzemy się już za takie rzeczy mniej latające, a bardziej statyczne. Mianowicie zbudujemy sobie prawdopodobnie gdzieś w tamtym rejonie, troszeczkę oddalonej, nie wiem, strefie od bazy, dosyć fajną rzecz. Będzie to najprawdopodobniej działo. Działo obronne, taki system właściwie obronny dla naszej bazy, który będzie sobie tam czuwał i w razie zagrożeń będzie po prostu strzelał, więc coś takiego ludziska sobie zrobimy. Prawdopodobnie zajdzie nam się właśnie cały odcinek ponownie, jak też dzisiaj przy robieniu właśnie tej jednej rzeczy. Dzisiaj właśnie cały odcinek poszedł na robienie drona, a przyszły odcinek pewnie pójdzie na robienie tego działa, więc mam nadzieję, że tutaj wam się ludziska spodoba. No a póki co na dzisiejszy odcinek, jak już mówiłem, to będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to zostawcie tutaj ludziska jakąś łapę w górę, a jeżeli chcecie być na bieżąco, to zapraszam was do subskrybowania mojego kanału. Tam na końcu tego materiału będziecie oczywiście mieli taką planszę z takim kółeczkiem, kliknijcie tam. No i też pamiętajcie, żeby kliknąć dzwoneczek, żeby być też na bieżąco. Mówię, ostatnio YouTube coś spieprzył i te powiadomienia niestety, ale w większości przypadków nie dochodzą. W każdym razie no, słuchajcie, ode mnie to wszystko, mam nadzieję, że wam się podobało. No i wesołego nowego roku, bo mówię, prawdopodobnie jak to oglądacie jest 1 stycznia. No i co, i trzymajcie się i cześć!